Co powinno znaleźć się w koszyczku wielkanocnym, żeby było tak tradycyjnie? Tradycyjnie to raz, ale teraz chodzi o to, żeby było pięknie i z sercem. Najczęściej pomarańcze. Należy wrócić do baranków, do baby drożdżowej. Oczywiście wędliny, szynka, a najważniejszy jest sól, pieprz, ocet, wino. Kiedyś święcono trochę prościej. Przynoszono ogromne bochny chleba i układano je na papierze. Jeśli były już gazety, to na gazecie. Byleby było ich dużo i wystarczyło na kilka tygodni. To było najważniejsze dla mieszkańców, szczególnie okolic Krakowa. Od XIV wieku święcono. Oczywiście różny wymiar tego święcenia jest, w zależności od sytuacji gospodarczej, sytuacji materialnej ludzi, ale to jest najważniejsze święto w Kościele chrześcijańskim.